Źle już było, teraz jest po prostu bardzo źle. No taki wniosek płynie z ostatnich danych dotyczących nowych zachorowań na koronawirusa. Warmińsko-Mazurskie ma drugie miejsce w Polsce. Pierwsze jest Mazowieckie, my jesteśmy na drugiej pozycji, ale jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców, no to jesteśmy po prostu bezkonkurencyjni, niestety. Cztery nasze powiaty, Bartoszycki, Olsztyński, Olsztyn i Nidzica, mają najwyższe wskaźniki tych zachorowań w całej Polsce. Bardzo kiepska sytuacja, szczególnie w Olsztynie, powiecie olsztyńskim, bo prawie 300 chorych, a więc tych nowych chorych, a więc połowa pochodzi właśnie z tego obszaru. Z drugiej strony, no jakimś optymizmem może napawać to, że zachorowań nie było w powiecie oleckim, w powiecie węgorzewskim, ale z drugiej strony, no widać taką niebezpieczną tendencję, że ten koronawirus może się przenosić między powiatami, bo powiat branieski, sąsiadujący z powiatem bartoszyckim, cały czas miał 3-5 zachorowań, dzisiaj ma już 18, więc może to być efekt tego wybuchu, z którym mamy do czynienia w powiecie bartoszyckim. Natomiast, drodzy Państwo, minister Adam Niedzielski powiedział ostatnio, że on będzie stosował taktykę tańca i młota właściwie. To polega na tym, że na tych terenach, tych obszarach, tych województwach, gdzie koronawirusa jest mniej, będą luzowane obostrzenia. Natomiast na tych obszarach, gdzie koronawirusa jest więcej, będzie stosowana taktyka młotka. I otóż w tym kontekście, czyli zaostrzania, i w tym kontekście pan minister powiedział to w poniedziałek, powiedział tak. To znaczy, myślę, że tutaj region warmińsko-mazurski rzeczywiście wygląda źle na poziomie statystyki. Jeżeli byśmy coś chcieli robić, to ze względu na to, że chcemy raczej tę fazę tańca utrzymywać, to ten młotek raczej zastosujemy tylko miejscowo. No cóż, drodzy państwo, dzisiaj wygląda na to, że nad naszymi głowami ten młotek jednak wisi.